Jest. Mavic R2 Fly More Combo. Cały secik. Już drugi, bo pierwszy się okazało, że nie latał. Zobaczymy, jak będzie z tym. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Takie rzeczy w zestawie. Torba podróżna na wakacje. No ale najpierw damy rybom zjeść. Poprzedniego musiałem oddać, bo no jak mówię, nie latał. Jeden silnik był spalony. Wymienili na nowy, ale że nie było dostępnego w sklepie, to musiałem jeszcze tydzień poczekać. Tydzień czekałem na tamtego. Później tydzień na kolejnego. Także jakoś to będzie. Teraz trzeba go wszystko rozpakować. Przyniosę nożyczki może. Naładować wszystkie baterie. Zainstalować mu aktualizację. Cholera wie, która strona teraz z przodu. Jak to wygląda. To wszystko powciskane, upchane. Jest kontroler DJI. Już spoko. Widzę, że na kontrolerze te gałki do sterowania są równo. Na poprzednim miałem nawet gałkę gdzieś tak skręconą w bok. Tutaj są jeszcze do wkręcania takie cwancyki. O, i tak to mniej więcej wygląda. No nic, ale trzeba naładować kontroler tak samo. Będę potrzebował ładowarkę. Jest taki pełno naklejek. Trzeba je zerwać. Zarówno na bateriach. Ale to za chwilę podłączymy najpierw tą baterię. No i o, zaświeciły się diody. I jest ładowanie. Cały dron jest też oklejony A, B, B. O kurczę, tutaj też to rozkładanie jest takie fajne. Dobra, trzeba będzie zaktualizować. Tak, ktoś już się spłaszczył ten. Mam nadzieję, że silniki działają wszystkie. Piszą, żeby ładować baterię nie z huba, tylko pojedynczo każdą z osobna, bo oczywiście w zestawie jest takie urządzenie, że ładuje od razu 3 baterie. I tak to wygląda. Tutaj mam już dokupiony ekstra osłonkę na skrzydła. Tak to będzie wyglądało ze słonką. Od spodu się to zakłada i zapina. Może coś pomoże. To można od razu kontroler podpiąć. Niech on sobie też już śmiga. Się ładuje. Tutaj mamy jeszcze jedno wejście USB. No, coś włożył w ładowarce. I wpinamy kontroler. Już się też ładuje. Teraz mamy dwa rodzaje skrzydeł, A i B. Odkleiłeś, panie, naklejki. A tu nie jest podpisane, które... O, a dobra, tu jest. Ok, czyli skrzydła A. Ja właśnie wyjmę tylko komplet.
skrzydła A. Dwie sztuki można to jakoś rozpoznać. Ciekawe właśnie jestem, czy można to jakoś rozpoznać, te skrzydła. Tutaj jest szare i tu jest taki szary punkt i to się montuje po prostu. Szare kółeczko do tej szarej kreseczki, a tutaj jest po prostu czarne. No, mam nadzieję, że to zadziała. To wygląda na obecną chwilę. Się wszystko ładuje, bateria. Będziemy latać po mieszkaniu za jakieś 2 godziny, bo chyba tyle się będzie ładować ta bateria. Tak to wygląda mniej więcej. Widać kamerka, można nią poruszać na telefonie. Tam jest dronek. No i pierwszy start. Take off. I tak to wygląda. Mniej więcej. Ale robi wiatru rzeczywiście. Oczywiście nie jest taki znowu głośny. Tu jakiś komunikat chyba się pojawia. Coś piszczy. Aha, że nie ma GPS-u chyba. No i lecimy. Najważniejsze, że działa. I teraz ląduj. No co jest? Także jest okej.